Wojciech Mach, odwaga, odwaga, Wojciech Mach. Odwaga, odwaga, czymże jest odwaga? Sam nie wiem, sam nie wiem. Tymi słowami Adam Mickiewicz dzielił się z nami swoimi wątpliwościami na temat odwagi. Napisał ten poemat dawno, dawno temu. I to pytanie, te wątpliwości, czym jest odwaga, czym nie jest odwaga, towarzyszą nam stale. Pisał o tym Mickiewicz, pisali pozostali poeci. Sam się nad tym często zastanawiałem. Jednak kiedyś, jeszcze kiedy byłem młodszy, nie przywiązywałem do tego wielkiej uwagi. Aż kiedyś, nagle, spotkał mnie pewien mędrzec i zadał mi to pytanie właśnie. Odwaga, odwaga, czym jest odwaga? Powiedziałem, nie wiem. I poszedłem dalej. Jednak życie toczyło się dalej. Mędrca więcej nie spotkałem, a w moim życiu przydarzało się coraz więcej sytuacji, które wymagały odwagi ode mnie. Niektóre, takie jak na przykład musiałem walczyć z dzikimi zwierzętami. Naturalny instynkt zachowawczy kazał mi wtedy uciekać. Czy tym jest odwaga? Nie wiem. Inne przykłady odwagi. Odwagi wymagało ode mnie na przykład podjęcie decyzji o wyjeździe na 2-miesięczną wyprawę autostopem po Europie. Co będzie? Gdzie będę spał? Co będę jadł? Nie wiedziałem, ale musiałem się zdecydować. Ale czy to była odwaga? Też nie wiem. Odwagi wymagała decyzja o wzięciu udziału w konkursie gorących pytań pewnego dnia. A co, jeżeli będę gadał głupoty? A co, jeżeli nie będą się śmiali? Ale czy to jest odwaga? Nie wiem. Ale powiem wam, co jest prawdziwą odwagą. Coś, o czym pisał Mickiewicz, Sienkiewicz i pozostali artyści polskiej estrady. Odwagą jest wyjście na scenę i przemawianie do publiczności, zrobienie pierwszego kroku na scenę. Następny krok będzie krokiem po scenie, ale już każdy kolejny krok będzie także po scenie. Jednak na samym końcu zrobimy krok do sławy i ludzie będą nas uważali za wspaniałych mówców. Dlatego prawdziwą odwagą jest zrobienie tego pierwszego kroku. Dziękuję. Robert Głowacki, odwaga, odwaga, Robert Głowacki. Moi drodzy, odwaga. Nasuwa się mnóstwo, ale tak naprawdę mnóstwo przykładów tego, czym jest ta odwaga. I widzę każdego z was. Sięgam od pierwszego po ostatni rząd. I widzę, że zabrakło wam odwagi, żeby tutaj stanąć. Albo nie przeszliście kwalifikacji. Ale okej. Nie o to na pewno mi chodzi, żebyście tutaj stwierdzili, że nie, cwaniaczek wyszedł na scenę i się z nas wszystkich śmieje. No bo jednak dwa dni tutaj jeszcze będę i co najmniej kilka z was chcę poznać i... Dziewczyny, okej, ale nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o kwestię odwagi, na pewno jest to przede wszystkim wiara. Wiara w to, że można. Wiara w to, że można też chcieć to zrobić. Ale co zrobić? No to pomysły to już od was. To już są wasze. Ja na przykład jako odwagę sobie wziąłem to, że chcę wystartować w konkursie pierwszym, który udało mi się przejść. Następnie eliminację do następnego też mi się udało. I kolejny, trzeci. No i stwierdziłem, że jednak tutaj nie wyjdę, bo się za bardzo boję. Ale później sobie przypomniałem. Czym tak naprawdę jest dla mnie odwaga? Przed chwilą sobie to powiedziałem głośno. Odwaga jest tym, co lubię. A co lubię? Lubię to, jak wszyscy na mnie patrzą. Bardzo proszę o minutę ciszy dla sędziów.
Zapraszam trzeciego uczestnika na scenę. Lena Wachowiak, odwaga, odwaga, Lena Wachowiak. Niewiele jest cech, które są przyrodzone blondynkom i kobietom. Odwaga do nich należy. Wbrew obiegowym opiniom, nie każda blondynka jest infantylna i nie potrafi zdobyć się na błyskotliwość. O odwadze kiedyś już wspominałam, chyba na tej scenie. Odwaga to moje drugie imię. Nie powiem, po kim ją odziedziczyłam, bo nie jest to istotne. Ważne, że potrafię ją umiejętnie wykorzystywać i to w każdej możliwej sytuacji. Popatrzcie, dlaczego stoję tutaj na tej scenie? Bo mam odwagę do was mówić. I mam odwagę patrzeć w te skupione oczy, w ten wzrok wbity we mnie, czekający na każde najdrobniejsze potknięcie i jestem w stanie to unieść. Moja odwaga objawia się na szereg sposobów. Na przykład przy trzech pierwszych projektach, kiedy spotykałam się z moim mentorem, wiedziałam, że to nie będzie łatwe. I miałam rację. Ale wolę, kiedy mentor powie wam, co jest istotne, a kiedy popełniacie błędy, bo to buduje. Trzeba mieć odwagę, żeby temu sprostać, żeby się z tym zmierzyć. Odwagą jest wpuszczenie do domu komornika. I negocjowanie z nim w taki sposób, żeby odszedł z niczym. Ale równie wielką odwagą jest obrona przed chmarami atakujących nas zewsząd komarów. Czym różni się komornik od komara? Tylko liczebnością. Zatem, moi drodzy, sięgajcie po swoją odwagę, bo warto, bo dzięki temu życie staje się mocniejsze, bardziej wartościowe i barwne. Nie bójmy się staczać bitew na wszystkich frontach. Dziękuję. Konrad Gawda, odwaga, odwaga, Konrad Gawda. Odwaga, odwaga. Wiecie, co to jest odwaga? Odwaga to podpisać pustą pracę na temat, jak, co to jest odwaga i oddać ją na sprawdzianie. Ale nie o takiej odwadze dzisiaj będziemy rozmawiać. Opowiemy sobie o historii największej personalnej odwagi, jaka była na całym świecie. Cóż to był za przypadek? Kolega już słyszał o tym. To na początku to budzi przerażenie. Kiedy po latach to przetrawimy, pojawia się śmiech. Pozwólcie, że was wprowadzę. W dawnych, zamierzchłych czasach była taka grupa ludzi, nazywali się alchemicy. Oni poświęcali całe swoje życie, żeby znaleźć kamień filozoficzny. Coś, co pozwoli przemienić węgiel w złoto. Poświęcali na to całe swoje życie. Ta historia to jest historia o poświęceniu. Powiedziałem o średniowieczu. Później nastało jeszcze kilka kolejnych epok. Rozwój cywilizacji. Tak, rastał poziom nauki, poziom wiedzy, aż na scenę wskoczył Albert Einstein. To właśnie jest ten człowiek, którego odwaga zmieniła ludzkość. Pomyślcie sobie, tak, tak, on odważył się powiedzieć, zróbmy bombę atomową i bach, już nie będzie więcej wojen. No, to się nie sprawdziło. Nie, nie. To nie to. Jeżeli
zajrzycie do jakiejś gazety, pozwólcie, że wyciągnę jakąś gazetę, i sprawdzicie tam Albert Einstein, co zobaczycie? Zobaczycie zdjęcie faceta z wystawionym językiem. Zdobywca Nagrody Nobla. Uśmiecha się do was i wystawia język. Mówi, to wcale nie jest takie poważne. Ten akt odwagi zmienił cywilizację, zmienił nastawienie ludzi do nauki, do spędzania wolnego czasu. Sprawił, że jesteśmy tutaj i że mamy Facebooka. I że jest fantastyczne. Dziękuję. Rafał Staszek-Wel-Staszewski, odwaga, odwaga, Rafał Staszek-Wel-Staszewski. Podobno odważnym nie jest ten, który się nie boi, ale ten, który przełamuje strach. Cóż, ja się boję cały czas, więc można powiedzieć, że mam mnóstwo miejsca do wykazania się odwagą. Cóż może takiego przerażać człowieka? Może go przerażać czerwone światło na ulicy? Może go przerażać urzędnik? Wreszcie może przerażać go małe światełko, które widzi na plaży. Czym więc cechuje się człowiek odważny w tym przełamywaniu strachu? Czy jest to konsekwencja, z którą naraża się na spotkanie z tym światełkiem? Czy też jest to może głupota z niezdawania sobie sprawy z zagrożeń, jakie na niego czyhają? Czy może człowiek odważny to tak naprawdę każdy z nas, bowiem każdego dnia podejmujemy jedną, ale to kluczową decyzję. Decyzję o tym, że przez kolejną sekundę, przez kolejną minutę, przez kolejne tchnienie i przez kolejne spojrzenie będziemy żyć, będziemy walczyć z życiem i będziemy zwyciężać i będziemy sprawiać, żeby to było życie było cudowne, żeby smak tego życia był fantastyczny. I uważam, że to jest właśnie prawdziwa odwaga. Odwaga w tym, żeby każdego dnia sprawiać, żeby nasze życie było jak najlepsze.